Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z War Tales. Kochani, jesteśmy przy Zawlinie. Sprawdziliśmy grobowiec w Beleryonie, dostaliśmy za to pieniądze. Natomiast, kurczę, no miejsce bronione, to jest ciekawe. Tu jest prawdopodobnie arena. Tu jest kurde Nora, czyli tu jest jakaś wyspa. Tu jest spora ta wyspa, powiem szczerze. Wydaje mi się, że tu będzie jakaś wyspa, tu może, może tu, nie wiem. Jesteśmy trochę, no może nie ranni, ale... Ale nie mamy pancerza, powiem szczerze. Dobra. Humlen, ty jesteś naszym padaczem. Weź tu, no. No, no, no. Weź to, okej. Okay. Mamy kodeksy. No właśnie, tylko dwa admiralskie dostaliśmy. Trzeba będzie znaleźć ten trzeci. Ale musiałem wyjść ostatnio, bo... O, dobra. To był ten. Ten nie, więc ten. No ten, ten i który? Le. Tych, czyli ten, ten. Może ten po prostu. No, ten. Te i... Wskazówkę. Podczas mojej wyprawy udało mi się dotrzeć do lodowatych, górzystych brzegów Enofre. Aby zaradzić jakoś nudzie, przyszło mi do głowy, by przyjrzeć się konstrukcji zamontowanej na pokładzie mego statku balisty i sprawdzić, ile wie o niej mój chłopiec okrętowy. Okazało się, że nie miał nawet pojęcia, kto ją wynalazł. Nie wiem, czy to nie są te kodeksy, które będą potrzebne do tamtego drugiego, wiecie o co chodzi, przejścia. Jakoś, może. Albo szyfry, kurde, do tego statku widmo. O. Jeden, trzy, które się powtarzało. Ja się powtarza. To, to, to i tyle. Restaurowanie legendarnego skarbu daje to ładne. Praktykant jest tym. To jest legendarny skarb, nie? Tak. Antyk legendarny, dostaniemy. Ale mamy wiedzy w ogóle. Nie zauważyłem tego. Dobra, hard na pewno. Po paru osobom to kurde brakowało tego. I weźmy sobie to. Ścieżki. No, dobra. Także, kochani, tu mamy jeden, jeden. I to nam normalnie dawało dwa. Teraz dużo więcej. 4. 3. 5. Mamy rzemiosło. Hit. Poziom 7. Co nam dawał poziom 7? Otrzebujesz drobniaki. A to są drobniaki do cholery. Okay. Tragarze. Mógłbym unieść więcej. Ceny sprzedawanych towarów są większe. No? Zlecenie, jakie można przyjąć z listy. Ceny sprzedaży przedmiotów luksusowych większe o 50%. Etykalni. A... To jest tak. To jest kurde dobre. W miarę. Tragarze też, ale... Bo to wpływy, jak wydajemy jeńców, ale tak naprawdę chyba to trzeba będzie wziąć. Żeby więcej zarabiać na tym wszystkim. 4, 4. O kurde. No, czy to było takie potrzebne? Nie wiem. Za 50. No właśnie sporo mamy rzeczy, kurde, aha, mamy sporo rzeczy. Tego sporo. To do sprzedaży. Drobniaki, aha, tą zakiewkę z brzęczącą monetą nosi się u pasa, by mieć ją zawsze pod ręką, gdy przyjdzie
chciałem przekupić jakiegoś chłopa. Mamy przekupstwo. Używając 50 koron, próbujecie przekupić sąsiadującą wrogą jednostkę, aby walczyła po waszej stronie. O kurde! I mega. To jest akcesorium. Jaro wygląda na takiego, który ma drobniaki. A bo to jest ten. Okay, no dobra. Spoko. Nie, tu schodzimy na ląd i mam nadzieję, że tutaj kurde to działa, czy nie działa, czy co tu, o co tu chodzi. W miejscu. Jesteśmy tymi. Jesteśmy najemnikami. Tak. On nasz korbut nie ten. Nie narzekamy. Dobra, dzieny. Dobra, jest kociołek. W kociołku jest emisariuszka. Petrawise. Bierzmy nagrodę. Oj, teraz będzie nas kurde ścigał gościu. No i właśnie, mamy tę z załogą. Tu z załogą. Znajdźcie załogę. No bo to są te specjalne misje, nie? Heretyków. No dobra. Byliśmy tutaj, bo tu jest kurde Peterbus i oni tam biegają. No właśnie dlatego nie staram się nie atakować grup, tak wiecie. Bez specjalnego... Bez specjalnej misji. Dobra. Kina. Łup kapitana. Pienie i euforyczny atak. Spoko, co wytłumaczyć ci jeszcze? Famwirowana, płetwa płaszczki. Ten kurde kapitana. Ile to kosztuje? 15. Ryzykuję to. Uj. Mhm. Kurde. To kupimy. Można to zrobić nawet. Dobrze było. Tu. I? Dobra. Z kim tu jeszcze można pogadać? Tu jest Mary Sue. Kolejny ten. Silny. Spoko. To jesteś na zręczności bardziej, więc... Blison. Celowca. There's always been piracy, but ever since the Irians came along, it's been getting worse and worse. I'm going to challenge Dia Ninsen and take her place. Once I'm in charge. Were there pirates in Arar? I couldn't tell you. I was only a kid at the time of the Great Cross. I want to see the world before settling down. No i to jest ta, rozumiem, no właśnie. Wataha. Hanna i Meryren. Co my dostaniemy? Te medialne można rozdzielić na dwa wisiory, które razem tworzą jeden mający kształt serca. O, ciekawostka. Koleżeństwo. Ta jednostka wystarczy... No, ta jednostka wystarczy, aby sojusznik otrzymał status wsparcia. A, dobra. To jest spoko. No i kolejna mapa. Ciekawe. No dobra. To jest to. Tutaj. Wydaje mi się, że nie musimy się leczyć. Natomiast tu jest olej spokoju, słuchajcie. Trafienie krytyczne zyskuje zdrowie. O kurde. Dobra to jest. To. Trochę tranu. Za każdym razem, gdy ta jednostka zostanie zaatakowana, ma 25% szans na zdobycie. Ja ci mogę coś sprzedać? Lub pirata. Moment. Bombka polerujący esencja. Uzyskałem próbkę. Bardzo fajnie.
Tu jest Dziża. Dziża kto? Pan Miry? We haven't enough guards to protect us from the pirates. I don't know what's stopping the Dia from asking for help from her last. Dobra. The guard let you into the village. Tak. By Hesura. What are they even good for? I ordered them to keep intruders out while the Dia was away. Jak to? Pod nieobecność. Gdzie jest kurde Dia? Ja mówiłem Dija, ale to Dia. Dobra. Znaczy, że ktoś tu... Reputację, to wiemy. Natomiast... Nie, nie ma tutaj misji. To nie ma Di. A właśnie, kurde, znowu. Nawet się nie naprawię pancerza. Biegają. Ja mam na nich misję? Nie, co tam ci? Ja muszę iść w ogóle do tej tawerny. Tam. Do tawerny oczywiście. Areny. Jakiś... Po arenie mogę sobie naprawić. Arena Orisa, no właśnie. Teraz będzie nas tutaj. O. Tu jest bezpiecznie w ogóle? W miejscu? No dobra. Żywność. Musimy się pod arenę przygotować trochę. Pod morleszem, tuńczykiem z oliwkami. Wzrost reputacji. Pienie, no. Mamy trochę chleba, ale... Pieczony bas powinien wystarczyć. 12. Jak będzie wyglądała sytuacja? No mógłbym jedno drewno, to jest zawsze jeden ognisko podtrzymane. Dorzucić. Trzy osoby są przy ognisku. Można by zjeść szczura. Chodźmy na tę arenę. Wiem, że nigdy nie byłem na arenie. Super. Bojownik. Oris was born in Arked, just like my parents. I'm proud to fight alongside. Oris. When they first arrived here, the Arians thought arena fights were barbaric. Nowadays, our stands are always full of. Anyone can challenge our champion, as long as they have at least one fighter armed with a katar, claw, or. Dobra. Moment. Wrócimy. Zaraz się tutaj, kurde, musimy ogarnąć. Humlin. Właśnie, ty nie masz wszystkiego naprawionego. Wolałbym, żebyś miał, bo będziesz musiał być z nami. Tutaj spokoju chcemy opanować. Pytanie, czy masz tak. Siła woli masz 20 w ogóle. No ten katar, kurde. Poziom 5. Chyba, żebyś wpadł na poziom 6. Co ci to da? 5. Tu masz wyzwanie osobiste. To jest też bez sensu. Wszystkie efekty postawy to powinienem włączyć. Albo to. Częściej niż nasz na rundę, no. Ale dobra, zobaczymy. Bo to nie jest jakiś taki poziom trudności duży, więc spoko. Sorry, but the rules say I can only sell my wares to the... Aha. No dobra. Kogo my weźmiemy? Bo mamy 4 osoby do wzięcia. Nie wiem, czy Malhama, kurde. Może weźmiemy Malhama. Był większy o 50%. Wiecie, weźmiemy tak, Kalino na wiadomo. Korneusa. Masz jako taktykę. No muszę wziąć... Tu wezmę prawdopodobnie Hakerta. No i Humlyna muszę wziąć. No i teraz pytanie, czy Korneus, czy Malham? Powoli jest 16. Ktoś dostał w ogóle tej siły woli więcej o 1?
Znaczy, że była potrzebna, że teraz ma 15, ale widzę, że nie. No dobra. Moment. Kurde. Dobra. Potwierdzamy hakerta, potwierdzamy Humlyna oczywiście i potwierdzamy, no myślę, że ciebie. Tak, zarejestruj drużynę. No dobra, tu jest kurde gościu. Tu jest Zenuard, który będzie atakował pierwszy, potem ten. Tu jest gościu jeden, tu jest Humlyn, tu jest ten, okej. Okay. Chciałbym go ewentualnie zrobić coś w ten sposób, bo tu raczej się będziemy atakować tu, chociaż nie wiadomo. Podbiegłbym tu. Wszyscy wrogowie muszą odnieść obrażenia, no właśnie, spoko. Atakowałbym tu, bo on będzie kurde osłabiał. Okej. Okay. Ripostę, mamy wrażliwość. No tu będzie jakaś masakra. Dobra, mamy Humlyna kontra Ninendę. Będziesz atakował, okej. Okay. Kert, podejdź tu. Dyknij tu. Tylko pytanie, czy Ninendę będzie... Dobra. Okej. Okay. Wściekłość, kurde. Podpalenie. No i Humlyn, kurde. Chciałem podbiec tu, żeby ją ewentualnie dziabnąć. Może zniszczyć zwykłym atakiem, a potem podbiec do tego. Teraz? Tak. Dobra, jest. Hit. No i podbiec do tego tylko tak w ramach proformy. Zmienić ten styl i wrażliwość mu nałożyć. Dobra, mamy to. Wiecie co? Ja mu jeszcze łapię go, skoro mamy punkty. Mamy przewagę, więc tyle dobrze. Zbierzam buta, on ma... Wiem, że będzie miał... Kontratak, ale nie ma. Nie będę tego używał, bo to jest za mało punktów. Ła! Jednostka musi być na koniec rundy związana walką. No to spoko. Dobra. Tu najpierw pomożemy. Mhm. Okej. Okay. Tu jak podbiegnę... Mam ten czas jeszcze? Chyba mam. Nie, nie mam. No dobra. Mamy okrążenie i nieokrążenie. Walimy mu z osłabienia najpierw. Hit. Hit. Au. A ja mam riposty? Gościu, ty masz osłabienie, ale nie masz wrażliwości. Mam postawę defensywną, więc spoko. Masz wrażliwość. Teraz na tę postawę. Poza walką, elegancko.
Nie masz destabilizacji, więc nie będę cię atakował w ten sposób. Mogę zadrwić z ciebie. Dobra. Umlen nie może odnieść jakichkolwiek obrażeń. No to mam nadzieję, że tak się stanie. Hackert. Dźgnij. No i tyle. Spoko. Dobra, otrzymujemy 3. Po twoim zwycięstwie tłum cię uwielbia, wybierz ulepszenie na resztę turnieju. Mamy dzikość. Za każdym razem, gdy towarzysz uzyska trafienie krytyczne, nakłada status krwawienie. To będzie dobre. Za każdym razem, gdy towarzysz skończy turę bez zadania obrażeń, drużyna otrzymuje status inspiracja, czyli większy ruch, z tego co pamiętam, więc krwawienie pójdziemy. Teraz tak, tu trzeba by naprawić pancerz. Też pancerz. No właśnie można by pójść w punkty, ale wydaje mi się, że punktów mamy 11, więc nie. Pancerz. Tu pancerz. Chociaż tu się zastanawiam nad zdrowiem, ale chyba nie. Jest ok. Dobra. Mimo tego, że nie brałem udziału w arenie na tym save'ie, dodajmy, no to znam jakby zasady tego. Dobra, z kim mamy do czynienia? Mamy znowu Nika, mamy dwóch tych i mamy tanka. Okay. Bo tu się mogę pozamieniać jeszcze, nie? Wydaje mi się, że to było dobre ustawienie wtedy. Tu podeszliśmy hakertem. Będzie ten, tak. Malhamem, przepraszam. Malhamem tu. I tego dziabnęliśmy. Teraz pamiętam. No skoro działało to, no to kurde. Wrogowie muszą odnieść obrażenia. Tylko kurde, teraz jest problem taki, że ja nie mam... Nie mam już ruchu. O, rywalizacja, no ale to nie szkodzi. Ważne, żebyś kurde tankował. Au. Ja miałem podbiec wtedy tu, pomóc w walce i tak dalej, no ale nie mam teraz takiej możliwości. Próbujemy wyeliminować łucznika. Jeżeli to możliwe, ale nie jest to możliwe. Znaczy, może będzie, ale... Mało to mało. A nie, okej. Najpierw... O, mamy ten. Najpierw postawa defensywna. Mamy rywalizację, nie? Wszędzie. To nie będzie, kurde, łatwe. Słabmy jeszcze. No. Kurde, tanki leży. Właściwie nie, tutaj nie potrzebuję nic robić takiego. Bo i tak zadamy takie śmieszne wrażenia, że... Okej, okay. Mamy to krwawienie. Ale ty masz dalej... Nie, nie masz defensywnej postawy. Wiecie co? Będę musiał taktykę zmienić chyba. Będzie pomóc tu. Względu na to, że mamy tę... tę rywalizację. Wszyscy, którzy normalnie będą walczyć, będą zadawać obrażenia mniejsze. Au. Au, 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 au. No tyle dobrze, że mogę uciec stąd, nie?
tak zrobimy, żeby pomóc tu chłopakom. Okrążenie jest. No poleczymy zawsze, to jest kurde kawałek. Plus, no właśnie, ten rzut. Ty gardy nie masz. Ładnie, plus krwawienie. Lino nie może się przemieścić. Mam nadzieję, że tak się stanie. Wymagania, każde koło sojusznika. Czy ty masz osłabienie? Masz, nie masz wrażliwości. Jak ja mam postawę ofensywną? Tyle. Dobra, spoko. Sojusznika. Wspieramy was. Malham. Też może nie. Jak tu podejdę, to nie skończę koło sojusznika. Nie ma w ogóle tej pochodni. Właśnie zauważyłem. Spróbujemy tego osłabić. Początkowo. Kurde, koło sojusznika. Zastanawiam się, czy te punkty, kurde, zużywać tutaj. Chyba nie. No. Nara. Dobra. Za każdym razem, gdy towarzysz posiada status wsparcie, dostaje ripostę albo obrażenia krytyczne większe. Obrażenia krytyczne. No właśnie. Chciałem tu zachować parę punktów. Tutaj pancerz musimy odzyskać. Co, ty masz dużo zdrowia. Weź punkty. No. Możemy uleczyć jednostkę, ale weźmy w pancerz, idźmy. Aż moment, czy ja mogę zmienić ci zawartość twojego tego? Naprawiać? Nie. Mamy pochodnie w ogóle? Nie. Mamy bombkę do odrzucenia. Ja ją potrzebuję? Nie wiem. Co innego? Jaro, masz ten? Nie masz też. I zużywają się te pochodnie, kurde. Chyba, że zużyliśmy pochodnie po prostu, wiecie, w grobowcu. No nie wie krawce nic, kurde, niedobrze. No dobra. Tak, weź tę bombę. W razie gdyby. O, kurde, to jak bierzemy bombę? No to ten. Tu. Tutaj dobrze i tutaj dobrze. Tylko znowu jak podejdę tu, to się nie ruszę. Ale tutaj byłem, dobra. Come on. Będzie ten najpierw. O tu podejdę, będzie rywalizacja. No, chyba żeby zmienić trochę. No ale to jest bez sensu, żeby nie... Nie użyć tego, wiecie, tej kary Dagana. No dobra, zobaczymy jak to będzie.
Nie, no bo to są zawsze dwa uderzenia. Albo nawet trzy. I zmniejszenie obrażeń tutaj. Dużo obrażeń, kurde. No i tu jest poziom niżej, nie? Dużo niżej. Gościu ma poziom, kurde, siódmy. Mlin ma piąty. Dobra. Jak odrzucę bombą? Tak, to się odrzucają ludzie. Okej. Okay. Ty miałeś podbiec tu, żeby co? Żeby wspomóc ewentualnie tym, ale to tak nie wychodzi niestety. Okej. No nie jest tam, po prostu musimy, kurde, się bić narodowo. Zawsze może jakiś wejdzie ten, krwawienie albo coś. Podnieśli obrażenia, super. I teraz tak. No nie, nie mogę odejść, kurde. Myślałem, że ją zabiję teraz, ale... No musimy zrobić przewagę gdzieś. Dobra. I co, zostawmy te punkty, bo i tak go... Chociaż... I tak go nie zabiję, ale widzę, że... Może jednak... Tyle dobrze. Spróbujmy pomóc tu. Hit. No mógłbym polecieć. Nie, dobra. No tu ciachamy po prostu. Mamy ochronę i tak dalej, więc to nie są jakieś ciężkie rzeczy. Musi się przemieścić. No dobra. Alham, to będzie dla ciebie zadanko. Abyś się przemieścił. Jebnął go. No wiem, to są kurde. Zerowe obrażenia, ale cóż. Mamy krwawionko. Tu tank na tanka. No mimo wrażliwości, no to widzicie, tam 6-3 obrażenia, więc... Tafa. Defensywna jeszcze, więc wrażliwości nałóżmy. No i teraz będę miał jeden atak więcej. Elegancko. Nara. Wszyscy się przemieścili. Aj, znowu masz gardę. Teraz każdy to sojusznik musi koło sojusznika. Dobra, mamy ofensywną postawę. Zrobimy defensywną w ramach wrażliwości. No i właśnie, i normalnie gdybym wziął tam ten drugi punkt, to mógłbym teraz zmienić na ofensywną i zadałbym więcej obrażeń. Mam 2, nie? A normalnie bym zadał, kurde, 4. Można by go zdrwinić, ale nie, nadal ma. Dobra, to nie. Tutaj. O, haker, ty pobiegniesz potem? Daleko? Miejmy nadzieję, no zresztą masz ten, dobra. Tu. Zdechnijmy go.
Mogę w sumie. Nadal będę koło sojusznika, nie? Tak mi wydaje. Kończmy to. Dobra, potrzebujemy 3 punkty. Dopóki wróg jest związany walką, posiada status wrażliwość. Za każdym razem, gdy towarzysz zostanie zaatakowany, furię. Oba fajne. Ale wrażliwość w sumie nakładamy, więc dajmy mściwego ducha. To na pewno pancerz. Tu nie wiem, czy nie zdrowie tym razem. Mamy parę punktów na wejściu. Ale zastanawiam się, czy nie wziąć tych dwóch punktów odwagi. Co? To ty weź punkty odwagi, a ty weź, kurczę, zdrowie. 80 to jest 15 punktów, a tu mamy 10. Dobra. To jest ok. I teraz, kochani, champion. Dobra. Jest i, kurde, jak masz na imię? Oris. Kurde. Elegancki na piersiach w ciemnych barwach, garda, pancerz, miliardy, histeryczny łomot. W ofensywnej za każde nałożenie statusu delirium. No właśnie to delirium to jest kurde ultra. Tego tu jesteśmy między innymi, bo widziałem akurat ten katar. Za każde nałożenie tego statusu pozwala wykonać dodatkowy atak umiejętnością histeryczny łomot. No właśnie. Otrzymuje status delirium razy 2. Defensywnej. Co to ma w ogóle jeszcze? To jest ten histeryczny łomot. Im więcej kurde atakuje, tym może atakować więcej, więc a będzie go ograniczać jakoś. Ataki tej jednostki zadają dodatkowe obrażenia równe 5% tego, ile wynosi maksymalne zdrowie celu. No kurde. Tak okazyjny, bo no... Nie mogą być większe niż 10% tego, ile wynosi jej maksymalne zdrowie, więc tak naprawdę dużo ilość, znaczy jakby bez sensu jest atakować mocnymi atakami, tylko więcej małymi, o tak to trzeba zrobić. Okej, okay. No dobra, no tutaj nie mamy jakby wyjścia specjalnego. Ma gardę ma. Rywalizacja, jak zwykle. Drwina, bo tutaj nie ma co. I atak. No i ten punkt byłby dobry, ale to w następnej turze. Au. Ruja. Tyk. Au. Au, au, au. Ma wrażliwość, więc spoko. Zróbmy tak. Mniej więcej mu, kurde, nie nałożymy tego. Wymagania. Cię napierdziela 15, kurde, tych obrażeń. Podejdźmy tu. Obrażenia, połowę tego, ile wynosi garda celu. Tylko garda celu nie wynosi nic. To jest bez sensu. Użyjmy najpierw zwykłej postawy. Ładnie, o kurde, ładnie. I teraz... Jeszcze wrażliwość. I uleczmy, kurde. Chociaż nie, bo ty w pancerz zostałeś. Dobra, to sorry. To nie, to oddawaj to. Leczenie. Dobra, tu wymagania spełnione. No, 1-5. O kurde. I to delirium. To jest, kurde, masakra. Krwawisz, krwawisz. No, mógłbym podbiec tu i go uleczyć, ale zostawmy te punkty chyba. No. Zobaczcie, ile ataków, kurde, napierdziela, nie? Im więcej delirium, tym, kurde, gorzej. No nic. No tutaj trzeba będzie tylko tak zrobić, chociaż Humle nie może odnieść jakichkolwiek obrażeń. No to jest to do zrobienia. No i tyle. Zobaczcie, ile napiernicza. Im dłużej,
tym gorzej. O kurde, dobra. Masakra. Dźgnij go. Chciałem w ogóle zasłonę dymną tutaj puścić. Byśmy dostali 45, ale ważne jest, żeby ktoś, kurde, inny przeatakował. No to tyle. Zobaczcie, co on, kurde, odpiernicza. A kurde, nie wiem, czy to się uda tak zrobić łatwo. Aha, to wszyscy musieli być, o ja! Od początku. Dobra, co za G. Masakra, kochani. Nie wiem, jak go, kurde, tutaj pokonać, ale no nie pokonamy go teraz. Dobrze, że wszyscy żyją normalnie jakby. Kochani, dobra, trudno. Ja sobie tę prawdopodobnie arenę skończę samodzielnie. Oj, masakra. No i dostaniemy ten, kurde, rozpruwacz. Nie, muszę zobaczyć, jak to, kurde, zrobić, bo zobaczcie, że im on dłużej atakował, tym atakował dłużej. Więc myślałem, że jak przerwę to, wtedy coś się by to wydarzyło dobrego. Że wiecie, jakby mu się to... Ale nie, no właśnie, kurde, on musiałby nie atakować w ogóle. Nie wiem, kochani. Dobra, kończymy ten odcinek tutaj niestety. Dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa.